tygodnie. Ostatnio było trochę narzekania, że nie ma filmików chemicznych, więc mimo wakacji pracujemy nadal i kontynuujemy nasze filmiki chemiczne. Dziś chciałem poopowiadać trochę o iloczynie rozpuszczalności, ale przede wszystkim o efekcie wspólnego jodu, który jest no, taką konsekwencją tego iloczynu rozpuszczalności. Iloczyn rozpuszczalności jest niczym innym jak uproszczonym stałym równowagi pewnych reakcji, także reakcji wytrącania, więc sobie o nim troszkę porozmawiamy. Konsekwencją jest to, jak mówię, efekt wspólnego jonu. Jeżeli na przykład tu mam roztwór azotanu baru, przelejemy go sobie do probówki i zalejemy na przykład stężonym kwasem azotowym, to strąca nam się biały osad. Ten osad jest niczym innym jak właśnie azotanem baru wytrąconym przez ten kwas azotowy. No ale dlaczego kwas azotowy wytrącił nam osad azotanu baru? Azotan baru jest związkiem dość dobrze rozpuszczalnym w wodzie, a kwas azotowy go wytrąca. Dlaczego? Dlatego, że azotan baru i kwas azotowy mają wspólny jon. Przy czym kwas azotowy jest zdecydowanie bardziej stężony niż ten nasycony roztwór azotanu baru, bo azotan baru jest no tak średnio dobrze rozpuszczalny w wodzie. No dobrze, ale oczywiście w domu sobie tego raczej nie zrobimy, a możemy sobie zrobić na innym przykładzie, który jest w ogóle pominięty w podręcznikach, nie wiem dlaczego, a szkoda, bo to jest przykład dosyć pouczający. Tu przygotowałem roztwór wodorowęglanu sodu, oczywiście nasycony. Nasycony roztwór poznajemy po tym, że zawiera trochę nierozpuszczonego osadu, tak? No bo nasycony roztwór to jest układ w równowadze osad i ten roztwór nasycony. Zatem odlejemy go sobie troszkę do zlewki. OK, i co my teraz zrobimy? Zaczniemy go mieszać. No. Aha, i wodorowęglan sodu jest niczym innym jak sodem oczyszczonym. O, tu nawet gdzieś miałem. Chyba jest. To jest żelatyna. W każdym razie wodorowęglan sodu. O, tu mam też opakowanie. Wodorowęglan sodu jest niczym innym jak sodą oczyszczoną. Tą, co się stosuje na przykład do ciast, zwykłą sodą oczyszczoną. Jeżeli do tej sody teraz wsypię trochę soli, o proszę, jakość firmy Tesco, czyli sól jodowana, będziemy to troszkę intensywnie mieszać. Wsypiamy tu trochę soli i proszę popatrzeć, co się będzie działo. Oczywiście potrwa to około minuty, ale warto poczekać, bo sól się rozpuszcza. Zazwyczaj się spodziewamy, że jest takie zmętnienie podczas rozpuszczania się soli w wodzie, ale proszę zobaczyć, co tutaj się stanie. To zmętnienie oczywiście, jak rozpuszczamy sól w czystej wodzie, znika, ale proszę popatrzeć, że ten roztwór stał się teraz taki mleczny i stanie się jeszcze bardziej mleczny, jak dosypię tego więcej. I oczywiście, jeśli chwilę teraz odczekamy, to ten osad, który tam się wytrącił wskutek tej mleczności, opadnie na dół. Jeszcze chwilę poczekamy, także muszę trochę poopowiadać, żeby nie tylko czekać, ale coś z tego wynikało. O, proszę popatrzeć, jest to coraz bielsze. No to jeszcze trochę dodamy. Proszę popatrzeć, jakie to jest teraz piękne, bielusieńkie. Dobra, myślę, że może wystarczy. Nie będziemy przedłużać. Odstawimy to sobie na bok. A teraz zrobimy podobne doświadczenie, ale z chlorkiem potasu. Tu był chlorek sodu z wodorowęglanem sodu, a teraz zrobimy to samo, ale użyjemy chlorku potasu. No, chlorek potasu jest może w domu rzadziej używany, może bardziej jako nawóz niż ten, ewentualnie z dodatkiem właśnie do tej soli dla ciśnieniowców, ale to jest mieszanka chlorku sodu z chlorkiem potasu, a nie czysty chlorek potasu. W każdym razie, znowu sobie będziemy ten roztwór mieszać. Weźmiemy sobie trochę chlorku potasu. No i dosypiemy teraz tego chlorku potasu. Czy widać zmętnienie? No póki co go nie widać. A już całkiem sporo tego tam wsypałem.
Widać, że chlorek potasu się rozpuszcza spokojnie. A zmętnienia nie widać praktycznie. Dopiero teraz się może jakieś sory pojawia, ale to jest może wskutek tego, co się jeszcze tam nie rozdążyło rozpuścić, niż tego, co się tam faktycznie zaczyna wytrącać. W każdym razie różnica jest zdecydowanie widoczna. To sobie proszę teraz porównać, jeżeli ja to wyłączę. Porównamy wygląd obu próbek. Tu już widać, że osad zaczął opadać i jest go całkiem sporo. Gdybyśmy ten osad odsączyli i potraktowali kwasem, intensywnie by nam się wydzielał dwutlenek węgla. To jak to się stało, że sól wyrzuciła nam z roztworu tę sodę? Po prostu jest to nic innego jak wytrącona soda z tego roztworu nasyconego. Jak to się stało? Proszę Państwa, jeżeli sobie teraz popatrzymy na plansze, które specjalnie przygotowałem, można? Jakoś tak, żeby były bardziej widoczne. Jeżeli mamy nasycony roztwór sody oczyszczonej, czyli wodorowęglanu sodu, wiadomo, że w roztworze wodnym mamy jony takie i takie. Ten jon jeszcze ulega następczej hydrolizie, ale tak czy siak stężenie jonów sodowych jest w przybliżeniu równe stężeniu jonów wodorowęglanowych. I w nasyconym roztworze ich stężenie to jest mniej więcej 1,1 mola na decymetr sześcienny. Zatem gdybyśmy sobie zapisali takie równanie na liczbę rozpuszczalności, oczywiście to jest trochę nagięte, bo przy tak dużych rozpuszczalnościach nie możemy akurat tak go zapisać w takiej postaci, bo wykonujemy duży błąd, ale możemy przyjąć dla celów edukacyjnych, że takie uproszczenie zastosujemy. Zatem jeżeli sobie zapiszemy w ten sposób iloczyn rozpuszczalności, to byśmy otrzymali 1,21. No dobrze. Nasycony roztwór wodorowęglanu sodu to jest 1,1 mol na decymetr sześcienny. Ale już chlorek sodu z kolei, jeżeli go rozpuszczamy w wodzie, stały chlorek sodu, jeżeli rozpuścić w wodzie, to w nasyconym roztworze stężenie jonów sodowych i chlorkowych jest 5,5 mola na decymetr sześcienny w 20 stopniach. Zatem sól jest 5 razy bardziej rozpuszczalna niż wodorowęglan sodu. Zatem, jeżeli rozpuszczamy sól w wodzie, tę kuchenną, chlorek sodu, to wprowadzamy więcej jonów sodu do wody. Co z tego wynika? Ponieważ KSO, czyli iloczyn rozpuszczalności, to jest wielkość stała, tak samo jak liczba pi to jest wielkość stała, tak samo wszystkie stałe równowagi są wielkościami stałymi, tak? Czyli jeżeli obwód koła to jest zawsze pi to jest zawsze stosunek obwodu koła do średnicy i jest zawsze 3,14 tam, prawda, z dalszym hakiem, to nieważne jak wielkie koło weźmiemy, to zawsze będzie równe 3,14 z hakiem, tak? Zawsze będzie liczba pi. Tak samo stałe są wszystkie stałe równowagi. Bo to jest takie czasami głupie pytanie, znaczy głupie, no nie głupie, ale czy stała równowagi zależy od stężenia? No co to byłaby za stała, gdyby zależała od stężenia? Chodzi o to teraz. Jeżeli ten iloczyn ma dać nam tę wartość, cały czas ją odtwarzać, to jeżeli wzrośnie nam stężenie tego, to musi spaść tego, żeby ten iloczyn znowu dał 1,21, tak jak było w tym nasyconym roztworze wodorowęglanu. Zatem ze względu na stałość tego, jeżeli stężenie jonów sodowych rośnie, to wodorowęglanowych musi spaść po to, żeby musi się po prostu wytrącić ten wodorowęglan po to, żeby znowu ten iloczyn stężeń odtworzył nam tę wartość. Oczywiście jest to troszkę nagięte, w sensie takim, że obarczone błędem, dlatego że iloczyn rozpuszczalności tak zapisany jest tylko dla substancji o bardzo małej rozpuszczalności, ale dla celów edukacyjnych po prostu, ponieważ jest to doświadczenie, które akurat możemy pokazać w domu, mimo że wykonujemy pewien błąd obliczeniowy, dosyć duży, bo pewno o jakieś 20-30%, to i tak. No to oczywiście byśmy musieli strasznie długo to wyprowadzać, żeby pokazać, dlaczego tak zapisany iloczyn rozpuszczalności przy dużych stężeniach nie zupełnie jest prawdziwy, ale załóżmy, że się tego możemy trzymać. W każdym razie, ponieważ jon, ten HCO3, nie może się strącić sam, musi mu zawsze przeciwjon, czyli w tym przypadku to będzie Na+, no to się po prostu wytrąci wodorowęglan sodu. I to ma zastosowanie na przykład w procesie Solvaya, gdzie się otrzymuje sodę oczyszczoną właśnie taką metodą.
No dobrze, proszę Państwa, ale jeśli mamy teraz roztwór chlorku sodu, to pytanie, co się stanie, jeśli do takiego chlorku sodu, no, czy możemy jego z kolei wytrącić? Przecież jest to tak dobrze rozpuszczalny związek. No możemy wziąć coś, co mu dostarczy jeszcze więcej chlorków. Albo jonów sodu. No proszę zobaczyć, co się stanie, jak... O! Dolejemy kwasu solnego. Wytrąciliśmy chlorek sodu. Kwasem solnym, stężonym. Bo wprowadziliśmy teraz z kolei... Prawda, kwas solny jest bardzo mocno zdysocjowany, nawet taki stężony. Nie wiem dokładnie ile, ale zakładam, że jeżeli nasycony roztwór chlorowodoru to jest 12 moli, no to myślę, że przy dużym stopniu dysocjacji możemy założyć, że stężenie jonów chlorkowych jest rzędu 10 moli na decymetr sześcienny. A skoro tak, skoro stężenie jonów chlorkowych wzrosło, musi nam zmaleć stężenie jonów sodowych, żeby oczywiście ta znowu wartość tych stężeń, iloczynu tych stężeń pozostała stała, czyli musi się strącić chlorek sodu. No i to jest przypadek ogólny. Oczywiście, możemy zrobić inne doświadczenie. Na przykład tu przygotowałem jeszcze, to jest azotan baru może. Nie chciałem zrobić z azotanem ołowiu, bo to wygląda efektowniej, ale niestety to jest tak, że jeżeli w laboratorium, znaczy jeżeli w doświadczeniu potrzeba N odczynników, to zawsze pod ręką jest N minus 1, czyli okazało się, że nie ma azotanu ołowiu, a to jest ogólne prawo przyrody, więc zawsze jakiegoś odczynnika braknie. Tu mamy wodę barytową, czyli wodorotlenek baru, nasycony roztwór wodorotlenku baru, tak? Jeżeli ja do tego teraz dodam roztworu wodorotlenku potasu, takiego mocno stężonego, to proszę popatrzeć, co się stanie. Również strąca się biały osad. Jeżeli dodamy więcej, to tego osadu też będzie więcej. Dlaczego? No jeżeli sobie to oczywiście zapiszemy, no wodorotlenek baru ma na tyle niską rozpuszczalność, że już popełnimy mniejszy błąd, jeśli zapiszemy taki klasyczny iloczyn rozpuszczalności, jaki znamy ze szkoły, oczywiście stały, w roztworze nasyconym. On jest nasycony również z osadem na dnie. Teraz nie wiem, czy to widać, czy nie, ale zmętniał go, wstrząsnąłem roztworem, więc jest teraz mętny. Jeżeli go sobie zapiszemy dysocjację, Ba2+ + 2OH- w nasyconym roztworze, no to jeżeli jego rozpuszczalność jest tam rzędu coś kilkunastu setnych mola, czyli już taka, gdzie możemy powiedzmy napisać ten jego iloczyn rozpuszczalności, wykonując w miarę mały błąd, że to będzie Ba2+, prawda, OH minus do kwadratu, czyli wprowadzając dużą ilość jonów OH, spowodujemy wytrącenie praktycznie całego wodorotlenku baru, dlatego że rozpuszczalność wodorotlenku baru, jeżeli stężenie jonów OH wzrośnie dwa razy, to rozpuszczalność tego wodorotlenku baru zmaleje cztery razy, bo tu jest kwadrat. Tak więc proszę zobaczyć, na przykład tu mamy, o, tu prawie że osadu nie widać, tu jest go trochę mniej, a tutaj jest no już całkiem sporo. To jest takie coś, co ja zrobiłem jeszcze dzisiaj w ramach próby, bo tu jest wszędzie było większe stężenie tego wodorotlenku potasu zadozowane. Stąd jest ta różnica. Tutaj jest tylko troszkę na dnie, prawie że go nie widać. Widać czy nie widać? No pojedyncze takie farfocle tam, może nie farfocle, jest tam widać taką zawiesinkę, delikatną mgiełkę, ale pewno tego akurat ten telefon nie uchwyci. No i generalnie widać, że ze wzrostem stężenia rośnie ilość tego osadu, tak, wytrąconego wodorotlenku baru. Proszę Państwa, jeszcze trzeba pamiętać, że pomimo, że jedna sól, że generalnie elektrolit lepiej rozpuszczalny wytrąca zawsze ten mniej rozpuszczalny, to tak naprawdę rozpuszczalność mieszaniny dwóch soli o wspólnym jonie, to każda sól ma tę rozpuszczalność zmniejszoną. Tak naprawdę ten wodorotlenek na przykład potasu, który tutaj użyliśmy do wytrącenia, czy na przykład taki chlorek sodu, gdybyśmy zmierzyli stężenia w nasyconym roztworze, oczywiście mi chodzi o te mieszanki, prawda, które tu robiliśmy, czyli na przykład, o, tutaj, gdzie jest
soda oczyszczona, wytrącona, to tak naprawdę stężenie chlorku sodu tutaj też będzie niższe w nasyconym roztworze niż przez tej wodzie. A dlaczego? Bo dlatego, że przecież ten wodorowęglan po pierwsze nie strącił się całkowicie, a po drugie ma z tym chlorkiem sodu wspólny jon, jon sodowy, tak? Czyli ten jon, który pozostaje, jakby wpływa też na rozpuszczalność tego chlorku sodu, no bo ten efekt jest wspólny dla obu substancji, ale widoczny w postaci strącenia dla tej, o tej rozpuszczalności mniejszej, czy tam o mniejszym iloczynie rozpuszczalności. Oczywiście wszystko jest pod warunkiem, że nie następuje jakieś kompleksowanie, bo to wszystko byłoby nic nie warte, co ja mówię, gdyby te związki ze sobą reagowały na zasadzie tworzenia kompleksu. No, tam, gdzie te kompleksy się nie tworzą, tam bezpiecznie możemy takie doświadczenia wykonywać. Także na przykład rozpuszczalność chlorku sodu i chlorku potasu jest mniejsza w mieszaninie, dużo mniejsza niż rozpuszczalność tych soli osobno. A dlaczego? A dlatego, że po prostu mają wspólny jon chlorkowy. A jony wszystkie ze sobą oddziałują, niezależnie od tego, skąd pochodzą. Przecież to nie jest ważne, czy dany jon chlorkowy pochodzi z chlorku sodu, czy z chlorku potasu, bo jony nie wiedzą, skąd pochodzą, nie mają świadomości, tak? Nie są rasistami. Więc po prostu jedna sól zawsze ogranicza rozpuszczalność drugiej, ale efekt strącenia jest zawsze dla tej o rozpuszczalności mniejszej. Ok, to dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.